Cześć, dzisiaj zacznę tajemniczo. Kiedy codziennie zajmujesz miejsce za kierownicą swojego auta, to nie myślisz o nim. Choć to właśnie od niego zależy, jak ci się będzie jechało. Ja też nie, chyba że to jest auto testowe, no to wtedy myślę o nim na samym początku, bo to przecież od niego zależy charakter samochodu. Z kolei, jeśli weźmiemy na przykład kierowcę rajdowego, to on nie myśli o nim, on już wie o nim wszystko, bo zostało zestrojone pod jego potrzeby. I mówię oczywiście o zawieszeniu, traktowanym przez większość kierowców jako jakieś tam bebechy pod samochodem, no i oczywiście naturalne źródło kosztów serwisowych. A tymczasem to właśnie zawieszenie sprawia, że auto albo daje satysfakcję, albo rozczarowuje na każdym zakręcie. Jak gitara. I wyjaśnienie tego porównania czeka na Was już za kilka minut. W tym filmie zajrzymy do miejsc, w którym zawieszenie są projektowane, produkowane i od razu chcę zaznaczyć, to nie jest reklama jakichś marek zawieszeń, bo od firmy, którą dzisiaj odwiedzimy, my nic nie kupimy. Oni tworzą zawieszenie dla producentów samochodów, ewentualnie ciężarówek czy traktorów, więc po prostu siądźcie wygodnie, przed Wami podróż w świat, o którym przeciętny kierowca wie niewiele. No może co najwyżej, że jego auto może mieć tam starego, dobrego MacPersona, albo wielowahacz, albo belkę skrętną z tyłu, bo to są popularne rozwiązania. I w sumie to będzie moje pierwsze pytanie. Czy producenci jeszcze potrzebują takich firm projektujących zawieszenie, skoro wszystko zostało już wymyślone? Nasza praca rozpoczyna się, kiedy przychodzi klient, a konkretnie to producent samochodu, który ma swoje wyobraźnie o tym, jak ma samochód się zachowywać podczas jazdy, przyspieszenia oraz hamowania. Klienci dużych marek z tradycją i historią mają raczej już pełną wyobraźnię o specyfikacji amortyzatora, ale mamy również klientów, które można nazwać startupami. I tutaj to jest nasza rola, tą specyfikację stworzyć na podstawie naszego know-how. Zawieszenie należy do najważniejszych elementów samochodu, a bez amortyzatora jest zawieszenie tylko pustym szkieletem. To amortyzator jest jego sercem, mózgiem i mięśniami jednocześnie. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak ambitna, ciekawa, skomplikowana i odpowiedzialna jest praca związana z rozwojem i produkcją amortyzatorów tworzonych u nas w Tenneco w Gliwicach. Zapraszam! No właśnie. Partnerem merytorycznym tego odcinka jest firma Tenneco, bo jeszcze nie wspomniałem o tym. Tej nazwy w sumie możecie nawet nie kojarzyć, bo nie znajdziecie jej bezpośrednio w sklepach motoryzacyjnych, ale jej produkty znacie bardzo dobrze i w sumie wielu z Was te rzeczone bebechy pod samochodem ma wyprodukowane właśnie przez firmę Tenneco, pod oczywiście różnymi już bardziej znanymi markami. W 1916 roku w Stanach Zjednoczonych powstała fabryka do pomp do opon samochodowych, a już 20 lat później wypuściła na świat swój pierwszy amortyzator. Firma się rozrastała, rozwijała i w latach 90. po połączeniu z inną, tym razem australijską firmą, wypuściła na rynek technologię Kinetic, system hydraulicznego połączenia amortyzatorów. Ta technologia jest dzisiaj używana w samochodach komercyjnych i jest rozwijana pod konkretne samochody i ich konkretne wymagania. A rozwijana i produkowana jest właśnie tu, w Gliwicach, gdzie Tenneco produkuje amortyzatory od ponad 20 lat. I dzisiaj w Centrum Badań Rozwoju oraz 4 halach produkcyjnych zatrudnia prawie 1500 osób. Myślę, że nazwa Kinetic wymaga komentarza. Nie wiem, czy pamiętacie, jak stare WRC sprzed niecałych 20 lat. W 2003 roku została ona wyposażona właśnie w zawieszenie Kinetic i można by powiedzieć, że trochę popsuła całą zabawę, bo zaczęła wygrywać wszystko. Listę zwycięstw Xary prawdopodobnie nie zmieszczę tutaj na ekranie, ale nie będę tego tematu za bardzo rozwijał, bo za kilka minut zostanie jeszcze wyjaśniony przez specjalistę. Więc już się nie wtrącam. Zobaczcie, jaki jest pierwszy krok rozwoju zawieszenia. Z technicznego punktu widzenia projektowanie zaczyna się w wirtualnym świecie. Od klienta otrzymujemy model 3D otoczenia amortyzatora w zawieszeniu, dzięki któremu wiemy, jak wiele miejsca mamy dostępnego dla naszego produktu. Na tej podstawie tworzymy pierwszy koncept, który jest dalej analizowany różnymi symulacjami.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko popełnienia błędu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo, że za kilka lat finalny produkt, który będziemy dostarczać naszemu klientowi, spełni wymagania i będzie dobrze pracował w całym zawieszeniu samochodu. Uwieńczeniem tej fazy jest zaakceptowanie przez klienta naszego konceptu i przejście z wirtualnego świata do świata rzeczywistego, do tak zwanej brudnej roboty, która, jak się okaże, wcale już taka brudna nie jest. Przed produkcją seryjną tworzone są na warsztacie prototypy. To tam po raz pierwszy wirtualny amortyzator nabiera rzeczywistej formy. Żeby przetestować pierwsze prototypy amortyzatorów, instaluje się je w mułach. Muły to z różnych istniejących aut klienta pospawane modele. Te mają wagę i gabarety samochodu, który pojawi się na rynku za kilka lat. Poza tym prototypy amortyzatorów podawane są szeregowi testów, które weryfikują ich wytrzymałość oraz zgodność z założeniami. Tak jak podczas rozwoju samochodu ewoluuje jego projekt, tak również amortyzatory są rozwijane i zmieniane, co skutkuje nawet kilkukrotnym powtarzaniem wszystkich testów. Dzięki temu nasz amortyzator i samochód producenta dojrzewają do etapu industrializacji. Jeszcze przed startem seryjnej produkcji jest sprawdzane poprzez tak zwane preserie, czy zaprojektowane linie produkcyjne produkują to, co chcemy w odpowiednim czasie oraz z wymaganą jakością. Widzieliście przed chwilą ten amortyzator? Ja mam taki sam. To w sumie dziwne uczucie trzymać w ręce część do auta, którego jeszcze nie ma w Europie. I to jest do auta, jak ktoś śledzi rynek elektryków, to pewnie wie, jaki amerykański startup dostarczył już w Stanach pierwsze egzemplarze swojego pick-upa. Tutaj dla kontrastu mam dla Was zwykły stalowy amortyzator, ale też popatrzcie, taki. Również z auta przyszłości. W każdym razie, żeby dotrzymać się kroku takiemu startupowi, trzeba mieć na pokładzie ekspertów w każdej dziedzinie. W rozwoju amortyzatorów i ich komponentów niezbędna jest wiedza ekspercka. Dlatego nasz dział techniczny tworzą inżynierowie mechaniki, mechatroniki, elektroniki oraz specjaliści z zakresu hydrauliki oraz materiałów takich jak stal, gumy, tworzywa sztuczne oraz powłoki antykorozyjne. Zawieszenie to fundament oraz podstawowy system każdego pojazdu. Wyznacza komfort oraz charakterystykę prowadzenia. Jego głównym elementem jest amortyzator. Najczęściej spotykanym jest amortyzator pasywny. Charakteryzuje się jedną, ściśle określoną siłą tłumienia, zależną od prędkości i przyspieszenia. Oznacza to konieczność zachowania dużego kompromisu pomiędzy komfortem a sportowym charakterem naszego auta. Wynika to z faktu, iż w trakcie jazdy amortyzator porusza się z różną prędkością i przyspieszeniem. Stała charakterystyka tłumienia oznacza, że nie zawsze jesteśmy w stanie dopasować go do warunków panujących na drodze. Jeżeli dojdziemy do granicy możliwości kompromisów oferowanych przez portfolio zaworów pasywnych Tenneco, możemy dozbroić się w technologię add-on, czyli dodatkowy zawór hydrauliczny o specyficznej funkcji. Mamy do zaoferowania wiele takich nakładek. Oto kilka przykładów. System RC1 aktywuje się jedynie w momencie, kiedy auto o sportowym charakterze wjeżdża na kostkę brukową lub inną nawierzchnię, która generuje duże wibracje kół, a oczekujemy, że samochód będzie dalej komfortowy i cichy. W momencie zjazdu z takiej nawierzchni system wyłącza się i kontrolę nad pojazdem przejmuje zawór główny. Kolejnym przykładem jest hydrauliczny odbojnik pełnego zamknięcia amortyzatora. System taki zagwarantuje redukcję potencjalnego uszkodzenia i hałasu w momencie, kiedy najedziemy na krawężnik lub inną przeszkodę na drodze, podbijając koło, a zależy nam na dobrych właściwościach jezdnych pojazdu, zmniejszając prześwit między kołem a nadkolem. Taki zawór aktywuje się jedynie w momencie osiągnięcia ekstremalnych pozycji amortyzatora, ale jest niewidoczny podczas normalnej, codziennej jazdy. Jeżeli nawet system add-on nie spełnia naszych oczekiwań, mamy do zaoferowania kolejny poziom, system półaktywny. Te mniej zaawansowane, dual mode i podobne, posiadają elektryczne zawory, które są aktywowane poprzez przycisk w samochodzie,
daje to możliwość praktycznie posiadania dwóch samochodów w jednym, gdzie jeden tryb odpowiada za komfort, drugi za trakcję pojazdu i to od kierowcy zależy, czego oczekuje od samochodu. Te bardziej zaawansowane, CVSA z pojedynczym lub podwójnym zaworem głównym, są bezpośrednio połączone z komputerem, który w trybie ciągłym analizuje sygnały pochodzące z czujników przyspieszenia, przemieszczenia wahacza, systemu ABS czy też układu kierowniczego zamontowanych na samochodzie. Mając takie dane, komputer sterujący doskonale wie, co się dzieje z samochodem, a następnie w trybie ciągłym zmienia charakterystykę zaworów, aby auto w każdych warunkach zachowywało się zgodnie z DNA producenta. Pozwala to przesunąć granice kompromisów o kolejny poziom wyżej i tak jak to zrobił zespół AMG, pobić rekord prędkości na torze wyścigowym Nürburgring seryjnym samochodem Black Series wyposażonym w naszą technologię. Ale to nie wszystko. Topowym poziomem portfolio Tenneco jest obecnie system Kinetic, który jest przede wszystkim dedykowany do ciężkich samochodów, ale również do hipersamochodów sportowych. Zapewnia on dokładnie te same atrybuty co system CVSA z podwójnym zaworem, ale dokłada możliwość przepływu oleju pomiędzy amortyzatorami. Co zyskujemy dzięki takiemu połączeniu? W momencie, kiedy ciężki SUV, tak jak ten za mną, wykonuje gwałtowny skręt przy dużej prędkości, bryła samochodu przechyla się. Typowym elementem znanym na rynku, aby ograniczyć ten przechył, jest stabilizator, czyli ciężki kawałek stalowej belki. Jeżeli usuniemy stabilizator i zastąpimy go wspomnianym wcześniej połączeniem hydraulicznym, jesteśmy w stanie wykorzystać olej, który jest kompresowany w amortyzatorach z jednej strony, aby zredukować rozciąganie się amortyzatora po stronie przeciwnej. W połączeniu z pompą i systemem rozdzielaczy hydraulicznych daje to dużo bardziej efektywny system stabilizacji pojazdu, który przyda się, kiedy auto jedzie po asfalcie. Jeżeli zjedziemy z asfaltu i chcemy delektować się offroadem, system Kinetic możemy wyciszyć, obniżając sztywność poprzeczną. W takim trybie samochód będzie bardzo efektywnie wybierał nierówności terenu, a jednocześnie nie przenosił sił na fotel kierowcy, zwiększając komfort jazdy. Idealnym podsumowaniem możliwości systemu jest ocena portalu Motor Trend, który recenzuje wczesny prototyp elektrycznego pick-upa jednego z amerykańskich startupów. Znalazłem ciekawy artykuł na ten temat, z którego zacytuję w sumie sam tytuł, a wszystko będzie jasne. Nowatorskie zawieszenie czyni z tego auta McLarena wśród samochodów terenowych. I to nie jest przypadkowe porównanie, bo rzeczywiście jego zawieszenie jest bardzo podobne do tego z McLarena 720S, który również posiada półaktywne amortyzatory, które są połączone między sobą hydraulicznie. To właśnie tutaj, w Gliwicach, znajduje się Wschodnioeuropejskie Centrum Inżynierskie. Mamy okazję współpracować z najlepszymi na świecie producentami samochodów oraz wdrażać nasze odważne pomysły w życie. To właśnie tutaj powstają nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie. Na porządku dziennym jest rozwój korpusu amortyzatora wykonanego z aluminium czy też sprężyn pustych w środku. Używając odpowiednich modułów optymalizacji, jesteśmy w stanie zredukować ilość materiału do niezbędnego minimum przy zachowaniu założonej wytrzymałości. Wszystko ma na celu redukcję masy gotowego produktu oraz maksymalizację wydajności amortyzatora, jak i całego pojazdu. Tak, MacPherson wymyślił przełomowe rozwiązanie techniczne w 1949 roku i jak widać wciąż z niego korzystamy. Idea była prosta, połączyć funkcjonalność kilku elementów w jeden. Ten typ zawieszenia jest bardzo popularny nie dlatego, że używa bardzo skomplikowanej technologii i do tej pory nie wynaleźliśmy nic lepszego. Przeciwnie, nigdy nie wynaleźliśmy nic prostszego i bardziej niezawodnego. Może się wydawać, że skoro design powstał tak dawno temu, to co tam jest jeszcze do wynalezienia? Każdy klient ma swoje unikalne wymagania, którym trzeba sprostać. Te wymagania zmieniają się z czasem. Teraz mamy erę samochodów elektrycznych, które są cięższe, obciążenie na kołach i amortyzatorach są większe. Każde wymaganie trzeba przeanalizować i dobrać optymalny zestaw komponentów dla danego auta. Optymalny to znaczy przechodzący wszystkie testy walidacyjne, ale też jak najbardziej opłacalny ekonomicznie. MacPherson to nie jedyny typ zawieszenia, z którym się spotykamy na co dzień. Samochody z wyższych półek inwestują w zawieszenie typu Multilink, które poprawia komfort jazdy, poprawia właściwości jezdne samochodu, ale jest też droższe i bardziej skomplikowane. Całkowicie zmienia też samą funkcję amortyzatora. Na przykład w MacPhersonie podczas jazdy na zakręcie, podczas hamowania amortyzator jest zginany, czyli znacznie cierpi. W Multilinku nic takiego się nie dzieje. Amortyzator jest odpowiedzialny tylko za tłumienie. To inne elementy zawieszenia przyjmują siły boczne. Dlatego konstrukcje amortyzatorów do MacPhersona i Multilinka się różnią. Czy wiedzieliście, że Multilinka używają też ciężarówki? Przednie zawieszenie z ciągnika siodłowego Scania i Jaguara F-Pace mają ze sobą naprawdę dość sporo wspólnego. Nie możemy powiedzieć, dla kogo pracujemy obecnie, ale możemy powiedzieć, dla kogo pracowaliśmy. A tak naprawdę ciężko będzie znaleźć markę, dla której nie pracowaliśmy. Produkujemy amortyzatory dla samochodów osobowych marek takich jak Renault, Peugeot, BMW czy Mercedes.
Nasze produkty znajdziecie również w super samochodach. Do tego dochodzą amortyzatory do ciężarówek. W ciężarówek jest więcej amortyzatorów niż mogłoby Wam się wydawać. Amortyzator tłumiący drgania koła, amortyzator kabiny, fotela, to wszystko nasze produkty. Dostarczamy do klientów takich jak Scania, Volvo czy DAF. Oprócz tego nasze dampery znaleźć można w maszynach rolniczych, na przykład w Class, CNH czy John Deere. RideWork to wydarzenie, na którym klient, jego samochód oraz my i nasz RideVan i nasz Ride Inżynier spotykamy się na torze testowym. RideVan to inaczej mobilny warsztat. Wyposażony jest we wszystko, czego potrzeba, żeby zbudować amortyzator i zmierzyć jego siły tłumienia. Ride Inżynier to osoba, która potrafi wykorzystać całe doświadczenie naszej firmy i odpowiedzieć na potrzeby samochodu. To partner klienta w rozwoju samochodu na torze testowym. Jak wyglądają tory testowe? Czasem tory testowe to tory wyścigowe, takie jak Nürburgring. Stroi się tam samochody z bardziej sportowym zacięciem. Inne tory są specjalnie przeznaczone do testowania dynamiki samochodów. Większość tego typu torów jest na południu Europy, bo po prostu tam można robić testy przez większą część roku. Często odcinki torów testowych to tak naprawdę kopie fragmentów dróg publicznych z różnych części świata. Wszystko po to, żeby przybliżyć warunki jazd testowych do rzeczywistości. Więc na czym polega strojenie zawieszenia? W jaki sposób to robicie? My chcemy ustawić auto, żeby było optymalne. Do pierwszej kolejności patrzymy na balans przedniej z tylną osią i interesuje nas przede wszystkim komfort w samochodzie, ale też bezpieczeństwo, czyli tak zwany handling. Dla jednych klientów bardziej ważny jest komfort prowadzenia, dla innych właśnie ten sportowy charakter i stąd się jakby samochody między sobą różnią. Każdy producent samochodów ma jakby inne DNA, które chcą pokazać, więc jedni klienci nastawiają się bardziej na taki charakter, żeby była świetna izolacja, która wynika, nie wiem, z profilu kół, ale też właśnie tego, czego nie mogą osiągnąć oponami, to próbują uzyskać strojąc amortyzatory. A są tacy klienci, którzy są bardziej nastawieni na sportowy charakter i chcą, żeby auto przede wszystkim miało bardzo dobrą trakcję, zawsze trzymało się i w zakrętach i dawało takie poczucie gdyby połączenia z nawierzchnią. Część z pracy ze strojenia samochodu wykonuje się w świecie wirtualnym, ale końcowe strojenie zawsze wykonuje się na torze testowym. Nie da się finalnie zestroić zawieszenia na maszynie czy w komputerze. Trzeba poczuć samochód. Dlatego mówimy o strojeniu, bo w sumie to trochę przypomina strojenie instrumentu muzycznego. Źle zestrojony samochód to na przykład taki, w którym przód i tył samochodu poruszają się niezależnie od siebie. Wyobraźmy sobie, że jedziemy po dziurach, a samochód zaczyna się bujać w kierunku przód-tył. To jak najbardziej możliwe do wykonania, ale totalnie nieprawidłowe. To tak jak z instrumentem. Rzadko kto zwraca uwagę na to, że zawieszenie jest dobrze zestrojone. Tak jak mało kto zwraca uwagę na to, że gitara osoby, która gra na scenie, jest dobrze nastrojona. Jak gitara będzie rozstrojona, wszyscy to usłyszą. Jak zawieszenie będzie źle nastrojone, każdy to poczuje. To trochę niewdzięczne w pracy RideWork inżyniera, że efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy staje się niewidoczny dla zwykłego, przeciętnego kierowcy. Ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Fakt jest taki, że niezależnie od tego, czy to będzie samochód wodorowy, benzynowy, elektryczny czy na wodę, to dopóki nie zacznie latać, wymaga zawieszenia. Najmocniejszy silnik, najlepsze hamulce lub najbardziej wyrafinowana opona na świecie, jak nie będą miały skuteczny i poprawny kontakt z drogą, to nie zadziałają. Przemysł amortyzatorów oraz zawieszeń dzięki przejściu samochodów na elektryczne napędy przeżywa dziś prawdziwy boom na nowe technologie. To dzieje się tu i to dzieje się teraz. Więc jeżeli jesteś fanem lub fanką motoryzacji, w Twoich żyłach płynie olej i chcesz trafić do pierwszej ligi inżynierów pracujących z najlepszymi producentami samochodów osobowych na świecie, to dołącz do Tenneco, dołącz do nas. Na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Tenneco za możliwość spojrzenia od środka na świat, który od zwykłego kierowcy zwykle jest szczelnie odgrodzony. I no cóż, mam nadzieję, że teraz dla każdego, kto obejrzał ten film, zawieszenie będzie czymś więcej niż tylko bebechami pod samochodem. Dziękuję oczywiście również Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie więcej informacji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!